Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w pierwszym odcinku z nowej serii z gry, jaką jest Spider-Man Web of Shadows, czyli pajęczynie mroku, czy coś takiego. Plus, minus, tak powinno być chyba tłumaczenie, wydaje mi się, albo w sieci. Powiedziałem właśnie w sieci mroku. Anyway, wspomniałem, że po następnej serii, czyli którą była Magicka z Robsonem, właśnie taki, nazwijmy to, drugi sezon Magicki, który mam nadzieję, że się spodobał. Miał się pojawić dodatek do Bioshocka, który jak się okazało nie jest w moim posiadaniu. Wydawało mi się, że posiadam dodatek do Bioshocka, ale skończyło się na tym, że jednak go nie posiadam. Dlatego chciałbym też zrobić taką dłuższą przerwę między takim oficjalnym Bioshockiem dwójką, a oficjalnym Bioshockiem Infinity. Jak zwał, tak zwał. Czyli po prostu trzecią częścią, tam trzecią odsłoną Bioshocka. Chciałem zrobić troszeczkę dłuższą przerwę, aniżeli jedną serią. Proszę mi tutaj nic nie spoilerować, gro, dziękuję, byłbym wdzięczny. Dlatego też postanowiłem, że po Magicce od razu wrzucę Spider-Man Web of Shadows, który jeszcze tak w ogóle ścisłości nie wiem, czy będzie prowadzony na zasadzie takiej, że będzie szedł równo, czyli co drugi dzień będzie odcinek, czy zostanie ona na chwilę przerwana, ponieważ w chwili, kiedy to nagrywam, jest praktycznie połowa lutego, także jest praktycznie miesiąc rozstrzału, zanim wy w ogóle widzicie ten odcinek. A tak się składa, że za 4 dni od dnia, w którym prawdopodobnie wypuszczam tego Spider-Mana, albo nawet 2 dni, wychodzi Doom Eternal, który chciałbym ograć tak w miarę, powiedzmy, na czasie premiery. I chciałem, żeby z tych nowych premier, czy takich właśnie Doom Eternal, będą odcinki codziennie, także nie wiem, czy po prostu co 2 dni będą się pojawiały 2 odcinki, raz z Dooma, raz ze Spider-Mana, czy po prostu seria ze Spider-Mana zostanie tymczasowo zatrzymana, wstrzymana, a później do niej wrócimy, jak skończymy Dooma. Z łowem wstępu ode mnie to na tyle, także już dosyć przedłużania, 2 minuty, prawie 3 minuty sobie pogadałem, no dobra, 2 powiedzmy. Pogadałem sobie o dupie Marynie, także czas się brać do roboty. Ja odpalam nową grę, tutaj się pojawi cutscenka, także jak klasycznie na otwierającej cutscence zniknę. Jak będzie z następnymi, pożyjemy, zobaczymy. Także lecimy. Tak, wierzę mi to z nadpisze, mnie to nie obchodzi. Let's go! You know what that does to you. You know how it can change you. If that thing gets control over you, gutting is still an option. Got me? This city is going to be ours. Just wait and see. When this is said and done, who will the people remember as their savior? No dobra, przyznaję, kascenka nie była jakoś super porywająca, nie była jakoś super niezwykła. I zauważyłem, że kascenka ma znacznie mniej, aniżeli 20 FPS-ów, co szczerze powiedziawszy mnie zaskoczyło. Jak mi się zauważyć, gra nie ma ani napisów i jest całkowicie po angielsku, więc będziemy musieli jakoś z tym radzić. Ale ja chciałbym wiedzieć ewentualnie jedną rzecz, nic nie mogę tutaj zrobić. Autosave, save, volume, bright. No raczej, ustawień nie zmienię, czyli jakie są, takie są. Także cutscenka z po prostu poniżej 20 FPS-ami będzie prawdopodobnie standardem. Ja tutaj absolutnie nie pamiętam, jak się tutaj walczy. Raczej mi taka czułość myszki wystarczy, czy jest teraz za mała, za wysoka? Nie wiem, możecie być troszeczkę zdezorientowani o tym, co się dzieje, dlaczego nagle halo! Edwin, skup się i zacznij komentować tak, jak należy. Możecie być troszeczkę zdekoncentrowani.
Teraz, dobra, tak jest ochrona. Czy ja mam jakieś klawisze, które na przykład odpowiadają za atak jako taki? Czy ja mogę korzystać, czy ja mogę grać w tą grę po prostu na klawiaturze, czy potrzebuję do tego myszki? Nie sobie, absolutnie nie pamiętam jak się w to gra, tak szczerze powiedziawszy. Pamiętam, co prawda, nie będę szukiwał, że pamiętam fabułę, pamiętam motywy i ten, rozgrywkę. Ale za cholerę nie pamiętam sterowania w tej grze. Dobra, halo, przepraszam bardzo, jak się... Aha, tak się lata na pajęczynie, okej. Dobra, spoko. Gra momentami gubi parę klatek, niestety. Co troszeczkę mnie niepokoi, zwłaszcza, że ta gra jest dosyć stara, więc aż takich wymogów raczej nie miała. Ale cóż, szczerze powiedziawszy, nie testowałem tak naprawdę tej gry, jeśli chodzi o performance podczas nagrywania. Także mogę się na tym przejechać. Mam nadzieję, że nie. Wracając, musicie być troszeczkę zdekoncentrowani zupełnie niektórzy. Dlaczego gra nas od razu wrzuca w całą tą sytuację? Czemu nagle walczymy z jakimiś cholernymi dziwakami? Czym oni są i tak dalej? I czemu to w ogóle są symbioty? Bo to by zauważyłem, że mam objective, czyli wyeliminuj symbioty. Wszystko wyjaśni się z czasem, ponieważ to po prostu nas wrzuca teraz w taki sam, dosłownie sam środek fabuły mniej więcej. Albo nawet końcówkę fabuły, nie jestem absolutnie pewien. Ale dosyć... To jest dosyć już spora część fabuły tak naprawdę. Ale wrzuca nas to z tego powodu, żeby nas rozwiać, żeby nas wprowadzić w całe sterowanie, jak to wszystko działa, etc., etc. A później nas to wrzuci z powrotem parę tam x czasu do tyłu. I będziemy tam mogli poznać wszystko dookoła. Jak to się wydarzyło, co się stało i tak dalej. Oczywiście bez origin story pająka, no bo w sumie po co origin story pająka, który każdy zna. Dobra. Tak się przyciągam, powiedzmy, że to rozumiem. Co jest ciekawe, szczerze powiedziawszy, że to jest chyba pierwsza gra o pająku, w którym, podczas której możemy walczyć na ścianie. To jest ciekawe, bo zwykle było tak, że mogliśmy się wspinać po tych ścianach, oczywiście, jak żeby inaczej. Cóż to byłby za Spider-Man, gdybyśmy... Cóż to byłby za Spider-Man, gdybyśmy nie mogli chodzić po ścianach? Ale to jest chyba pierwsza gra, w której wprowadzono motyw walki na ścianach. W sensie na jakiejkolwiek pionowej powierzchni. Czy było to w The Amazingu? Nie wiem, w trójce na pewno tego nie było. W nowym Spider-Manie na konsolę chyba było coś takiego, że można było walczyć na ścianach? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. W konsolową wersję nie grałem. Dobra, czy ja już pokonałem wszystko? A nie, nie pokonałem wszystkiego. Dobra, hold on. Czy był jakiś klawisz, który mnie przyklejał do tej ściany? Nie wiem. Czy on będzie tak jak... Czy on będzie jak niektórzy Spider-Manie, że po prostu podjedę do ściany i automatycznie na nią wlezie? Chyba nie, chyba był jakiś przycisk, który powodował, że on nagle się po nich wspinał. Może z czasem mi o tym przypomną, może nie. Pożyjemy, zobaczymy. Pamiętam, że w Ultimate Spider-Man był klawisz, który powodował, że mogliśmy chodzić po ścianie, że on się automatycznie do nich nie przylepiał. Tylko to dopiero wtedy, kiedy użyliśmy klawisza. Usłyszałem taki dosłownie chwilowy taki voice crack, właściwie nie voice crack, tylko taki zacięcie się dźwięku na ułamek sekundy? Jeszcze nie wiem, czy ja będę wycinał kamerkę, jak się będą pojawiały te kasenki, czy nie, nie mam pojęcia. Where's Cage and his search party? The civilian volunteers! Pretty redhead, arm in a cast! You are no help! Where's that APC? We got vehicles inbound! MJ! Ma taki mały problem, mianowicie, że w pewnych momentach te dźwięki się bugują, że powtarzają się nuty, że się na chwilę kraszują dźwięki. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś super bardzo przeszkadzające w rozgrywce ani w nagrywaniu. Momentami mnie to troszeczkę triggeruje paroma chwilami, ale czy was to będzie denerwować, nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzach, czy was to... Jak się wspinać po ścianach? Dobra, czy po prostu tak jak powiedziałem, że on po prostu się wspina po tych ścianach automatycznie. Chyba nie ma klawisza, który by za to odpowiadał tak naprawdę. W Wyposzoną w ogóle jest też taki ciekawy motyw, jeśli ktoś nigdy nie ogrywał tej gry. Ała!
Coś odnośnie kostiumu Spidermana. Na razie nie będę o tym wspominał, ponieważ na chwilę obecną jest to zablokowane. Na modłę fabuły zwykłej. Ale i tak to za moment zostanie nam prawdopodobnie przedstawione. Za chwilę, za krótki moment. Let's go! MJ, I'm so worried! Damn it! You best play it cool, man. Is it really you this time? Come on, we gotta go. Look, I promise I won't use it again. You promise? We are way past that. We ain't got time for this. Oh no, get away. Get away! Come on! Don't do it! Just come with me! Peter? It started just like this. 4 days ago. Fighting to breathe. To survive. Harker. Venom. That morning, everything changed. I'm feeling hungry. No! Eddie! What? Venom, get ready for a world of pain. Właśnie o tym... God damn it. Właśnie o tym mówiłem. Jest to taki ciekawy motyw w tej grze, że możemy przełączać się między czarnym kostiumem Spidermana, tym klasycznym czerwono-niebieskim, takim trochę czerwono-czarnym w tym wypadku. I co ciekawe, to nie polega na tym po prostu, że zmieniamy sobie kostium i ej, wyglądamy troszeczkę inaczej. Działa to troszeczkę na innej zasadzie. Mianowicie działa to na takiej zasadzie, że w zależności od tego, jaki kostium na sobie aktualnie mamy, w tej chwili tak nie mogę za bardzo go zmieniać między czerwonym a czarnym. Także na razie po prostu skopię Venomowi tyłek, ponieważ taki mamy objektyw. I poszło to dosyć łatwo. No ale no, oczywiście to jest pierwsza walka z bossem, więc ona nie może być jakoś super skomplikowana. Muszę nas wszystko wprowadzić po kolei, jak to się robi, jak to wszystko działa i w ogóle. Ty, Venom, bo właśnie rzuciłem w ciebie samochodem. Mogłeś tak trochę na to zareagować? Byłbym wdzięczny? You dare to take the other from me. I will take the girl from you. Troszeczkę mu dokopałem i tak na jego nieszczęście, że tak powiem, zrespiłem się zaraz obok niego. Także przypierniczę mu samochodem, przypierniczę mu parę razy z piąchy. Łatwo nie jest mimo wszystko. Look at me when I talk to you. Peter? Mary Jane. Thank God. Is she okay? I got your birthday present, but then there was this loud noise and... Everything's fine. Let's go. You're gonna be fine. I love my present. I love my present. Tak, w tej chwili możemy zmieniać się między kostiumami. To jest właśnie ta ciekawa rzecz, ponieważ że jako czarny Spider-Man, czyli Spider-Man w czarnym kostiumie, mamy trochę inny fight style, aniżeli mamy go w naszym podstawowym kolorze, czyli tam właśnie tym czerwono-niebieskim stroju. I też to najważniejsze, to jest chyba pierwszy i chyba jedyny Spider-Man, który ma kilka zakończeń. Dwa są takie najbardziej oczywiste, czyli takie dobre zakończenie i złe zakończenie. Oraz jest chyba antybohater i... antyzło? Nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, takie dwa najbardziej oczywiste do zdobycia to właśnie jest Good and Evil Ending. I teraz jest do was pytanie. Jakie byście chcieli zobaczyć zakończenie? Ponieważ to jest trochę takie zasadzie, że co jakiś czas na misjach możemy podjąć dwa wybory. Dobry albo zły. I nie jest coś takiego, że wybierzemy złą ścieżkę, to ktoś ginie i tak dalej. Tylko mamy innych sprzymierzeńców, trochę Spider-Man ma trochę inne podejście do niektórych przeciwników i oni mają inne podejście do nas. Także chciałbym, żebyście dali mi znać w komentarzach ewentualnie, jakim playstylem bylibyście zainteresowani.
Bo ja znam oba, więc mi jest to szczerze powiedziawszy obojętne, także... zdam się na waszą opinię. Ale co mam robić? Mam ścigać ambulans po prostu, dobra. Czy mogę się po prostu przylepić do tego ambulansu jakoś? Mogę na nim jakoś wylądować? Zawsze lubię po prostu się tak przyczepić do jakiegoś samochodu, który mam niby śledzić, ponieważ nie muszę tracić czasu na faktycznie latanie za nim. Jak to mission fail? Przepraszam bardzo. Co ja takiego zrobiłem nie tak, że przegrałem tą misję? Czy ja muszę być w czarnym kostiumie przez cały czas? Może jest taka opcja, może to, że zmieniłem kostium to był zły pomysł? Albo to, że nie przeleciałem przez tą niebitną ścianę punktu. Może to mi anulowało w ogóle całego questa. No i co mi się najbardziej podoba, nie ma w tej grze fall damage'u. Serio, w grze o Spider-Manie, czyli w grze, gdzie się poruszasz na wysokościach, gdzie skaczesz między budynkami, przemieszczasz się po prostu wysoko nad ulicami Manhattanu wręcz, w ogóle Nowego Jorku, masz coś takiego jak fall damage, że jak walniesz w glebę, to umierasz. Do widzenia, nie macie elo. To była moja zmora, jeśli chodzi o Ultimate Spider-Mana i Spider-Mana 3, gdzie właśnie taki fall damage istniał. Dopiero później właśnie po Web of Shadden, po The Amazingach nie było czegoś takiego jak fall damage. W wersji na PlayStation chyba też nie ma fall damage'u, tu się muszę dopytać Robsona. Robson, się to oglądasz, daj mi znać, czy w PS-owej wersji jest fall damage. To mnie teraz ciekawi, ale chyba nie ma, obstawiam, że nie. Wydaje mi się, że od tego odeszli. Everyone in one piece? Get her inside! You! Stop those lunatics! Yeah, okay. Before you could say friendly neighborhood Spider-Man, I'm in the middle of a gang war. Good times. MJ was getting her arm in a cast, and I was feeling lousy for not being by her side. But if she knew I was ignoring what was going on in the streets, she would have kicked me back out the door. Okej, trochę mi nie wyszło, trochę nie tak to się zorganizować. Teraz jak się... Jak tu się jakiś dźwięk baguje? Coś tu ostro wariuje, nie mam pojęcia co to jest. Ale brzmi srogo. Ostatnio, że to te pajęczyny, które tam gdzieś mi się przewijały po drodze, powodują ten dziwny dźwięk. Dobra, mogę sobie opleść, tak, to jest lepsze słowo, opleść pajęczyną. A w wypadku czarnego kostiumu co ja robię? Mogę sobie chyba... Mogę takiego bicza użyć, mogę go sobie przyciągnąć. I knew this was over too quickly. You're gonna pay for messing up my boy, Spider-Feet! It's Cage! Wasted! Now that was rude. W sumie tak teraz... Ja od ostatniego razu, jak grałem Spider-Man po przodu, to minęło strasznie dużo czasu, parę ładnych lat. I szczerze powiedziawszy, nie zwróciłem na to nigdy wcześniej uwagi, jak oglądałem serial Luke Cage, to goddammit, ten Luke Cage serialowy jest bardzo podobny do tego Luka tutaj! Dobrego aktora wybrali, nawet nie zdziwiłbym się, gdyby to właśnie był ten sam, który podkładał... Na którego postawie była robiona twarz Luke Cage'a tutaj. Ale podobieństwo jest całkiem spore, muszę przyznać. Nie jest uderzające, ale całkiem spore. Dobra, ktoś jeszcze? Luke, jakieś jeszcze roboty mamy tutaj do zrobienia? Hola, gdzieś widzę czerwoną kropkę. A tam widzę czerwoną kropkę. Ten jak mu starana wjechał barem prosto w pysk. Ja sobie go przyciągnę, złomoszę mu tyłek. On jeszcze żyje? Dobra, już nie żyje, znaczy no... Żyje, nie żyje, jest nieprzytomny, Spider-Man nie zabija. Find Luke Cage. No gdzie on może być? To jest dobre pytanie, gdzie może być Luke Cage? Ej ty, duży czarnoskóry kolego, który jest od kuloodporny i ma jebitny pasek, zapisze Cage. Nie widziałeś może Luka Cage'a? I to jest głupie. I was coming to see about a friend in the emergency room, when all these fine chaps came along. Good work shutting down the drive-by. It was nothing. I've been chasing these guys around all day. You see any more, you shut them down. I'll do what I can. Good. Da się zrobić, easy. In the park later.
Mission complete, follow ambulance, tetere, tetere. Dobra, mamy też upgrade, co jest bardzo fajne. I mamy tak, podzielone na czerwony kostium, na czarny kostium, towarzyszy oraz jakiś status. Nie mam pojęcia, co to jest ten status i mnie trochę to nie obchodzi, bo on nic mi nie daje, ale mamy tak. Możemy sobie ulepszać się ataki w czerwonym kostiumie. A także możemy sobie ulepszać czarny kostium, w sensie ataki w czarnym kostiumie. I szczerze powiedziawszy, ja z reguły idę w czarny kostium, ponieważ on ma naprawdę OP ataki, ma po prostu takie ataki, jeśli chodzi o walkę wręcz i w ogóle każdą walkę, wydaje mi się. Tylko czerwony ma jeden atak. Właśnie, można podczas walki na ścianach, jako czerwony, czerwono-niebieski Spider-Man, można napierniczać breakdance'em, co jest fajne i dosyć skuteczne tak naprawdę. W chwili, kiedy czarny Spider-Man ma strasznie powolne te ataki, on jest takim bardziej tankiem. Ja dobra, widzę, że czarnego... A nie, mogę ulepszać czarny kostium, dobra. Mogę ulepszyć ataki naziemne. I ewentualnie specjalny atak. A ten specjalny atak to co to jest? A, to jest to. A, mogę ulepszyć jeszcze to? Mogę. Czy to będzie to, o czym myślę? Tak, to jest ta cholerna maska, która przyciąga. Ja tak jak mówię, ja z reguły idę full, staram się iść full w czarny kostium. Ponieważ to jest naprawdę OP. To, że go nosimy podczas walki, podczas rozgrywki i tak dalej, nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, jaki mamy playstyle, ani tym podobne. Wszystko zależy od tego, jakie podejmujemy decyzje podczas rozmowy z niektórymi osobami, podczas wybierania niektórych ścieżek dialogowych i tak dalej. Dialogowych. Po prostu wybieramy między Spider-Manem w czerwonym kostiumie, czyli tym bardziej pogodnym, pogodnym, żartobliwym, wluzowanym, kontra wybór czarny Spider-Man, który jest bardziej... bardziej szorstki, bardziej taki sarkastyczny i tym podobne. Kto oglądał Spider-Mana 3, kto oglądał serial Spider-Man Animated, ten z lat 90, wie o co chodzi. W ogóle coś jeszcze miałem powiedzieć odnośnie... A, dobra, miałem powiedzieć o tym Luke Cage'u, że... Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Ci kolesie wiedzieli, kto to jest Cage. Oni wiedzieli, kim on jest. Skoro wiedzieli, kim on jest, musieli mieć już z nim nieraz styczność. Skoro mieli z nim nieraz styczność, to wiedzą, że cholera, on jest odporny na pociski, on ma kulę odporną skórę. On jest chodzącym dosłownym czołgiem. Czemu? Czemu otworzyli do niego ogień z normalnego pistoletu? Jaki jest w tym sens w ogóle? Po co? Dlaczego? Absolutnie nie ogarnia. To było oczywiste, że nic mu to nie zrobi. Ale nie, oni się uparli, musieli to zrobić. No i to, co uwielbiam absolutnie w każdym Spider-Manie, najważniejsza rzecz moim zdaniem, to jest otwarty świat. On nie jest 100% tak otwarty, ponieważ są lokacje, do których nie można się dostać, ponieważ jest po prostu zablokowana niewidzialna ściana i tym podobne. O, Stark, elo. Ale to, co mi się właśnie najbardziej podobało w tych Spider-Manach, że tu mamy otwarty świat, że możemy sobie pobiegać, możemy sobie polatać na pajęczynie, możemy sobie pozwalać przestępczość, robić co nam się żywnie podoba. Nie ma nikt obowiązku robić tego, co jest tam powiedziane w fabule, że musimy iść tutaj, tutaj, tutaj i walczyć z tym, i z tym. Tak jak było to w wypadku Spider-Mana 1 i 2. Czy będą te dwie pierwsze gry? Nie wiem, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Zależy od tego, co wybierzecie. A o co mi chodzi z tym wyborem, to dowiecie się, jak skończymy... Bioshock Infinite. Wtedy wszystko wam wyjaśnię w oddzielnym filmie. Ale na razie zajmijmy się łeb owszodą, ponieważ na niego miałem chyba najbardziej ochotę od dłuższego czasu. Bardzo dawno w niego nie grałem. I mimo tego, że wydaje się, że Spider-Man 3 jest trochę lepszą grą, aniżeli łeb owszodą, to bardziej mnie ciągnie do tej gry. Czemu? Nie wiem. Może przez tą swobodę z czarnym i czerwonym kostiumem? Bo to jest fajne, że nie my jesteśmy Spider-Manem, ale jak jesteśmy czarni, to fuck it, rzucamy samochodem jak ścierą, robimy co nam się żywnie podoba. Możemy chyba nawet uderzyć cywila, jeśli się nie mylę. Nie, cywila uderzyć nie możemy, ale możemy podnieść samochód, w którym siedzi cywil. No czy ty możesz przestać biegać po tym samochodzie? No po prostu upodobał sobie ten wóz, żeby po nim biegać. No to jest po prostu trochę irytujące, szczerze powiedziawszy. Ja go próbuję zajść, ja go próbuję walnąć, ja go próbuję unieszkodliwić, a ten sobie biega od lewa do prawa po tym samochodzie. Chyba naprawdę mu się spodobał. Nie wiem, może jego wujek miał podobny? Wy naprawdę chyba lubicie biegać po samochodach, wy macie jakiś fetysz na to, czy jak? Znaczy wiecie, ja nie osądzam, no każdy ma swoje gusta i tym podobne, każdy ma swój fetysz i nie ma co osądzać, ale bieganie po samochodach chyba nie należy do najnormalniejszych.
Rozumiem, robić terryry na samochodzie, albo wy w samochodzie. No dobra, spoko, ale żeby biegać po samochodzie? No naprawdę trzeba mieć smutne życie. Powiedziałem, ja siedzący cały czas przed komputerem i nagrywający głupie gierki. Tak zwany piwniczak, dzień dobry. Cześć, Cage, załatwiłem wszystkich dookoła, zadowolony jesteś? Hey, so you, the gangs are thinking twice before having a shootout in the middle of the street. But we have to keep up the pressure. Tell me about these gangs. They are engaging in a number of activities dangerous to the community. Your unique skills could be perfect for stopping them. O, dziękuję, jestem naprawdę wzruszony, że tak mnie doceniasz. Aha, mam te opcjonalne rzeczy, chyba nigdy ich nie robiłem. You've been at this for a while now. Trying to get these gangs to calm down, I mean. It's an ongoing job, Spidey. I had a piece working, and someone decided they were disrespected, and now they're trying to get revenge. That's just stupid. That's life, man. Oh yes, that's a poor shorty. Nice quiet corner of Queens. So you have no idea what I'm talking about. Bardzo możliwe, nie wykluczam takiej opcji, stary. Way of saying it. Sure. These kids think they haven't got any currency beyond respect. They don't see any way out, and no future beyond what they can carve out for themselves. And their solution is to turn the city into a war zone? They don't think beyond today. That's why I'm out here, to show them there's another way. There's a future. Well, I've got your back, man. I want to help any way I can. There's some guys out here that need to get got. Knock some heads together, yeah? But most are just guys who've fallen in with the wrong crowd. And they just need to hear some kind words. Czy ja wiem, czy to jest sensowne wyjaśnienie i sensowne podejście? Ja tam nie osądzę, może oni mają jakieś tam swoje inne podejście na Harlemy. Ktoś tam wie. Ja się wychowałem w Queens, mam zupełnie inne podejście. Jestem po prostu przyjaznym panieczekiem z sąsiedztwa. Hey Luke, what did you mean when you said I had unique skills? You have the potential to be a great fighter, but you need to use all your senses. Hey, I've got more sense than you. Fair point. Excuse me? You know, my spider sense. One of these days, I'll think of something cooler to call it. But until then, fine. Good. You got an extra sense. Now use it to its full potential. What do you mean exactly? You can see all your opponents before they see you. Figure out who you take out first. And I need that exact skill right now. What do you need? I've got an informant in serious danger. There's a hit about to go down, and I have no way to spot the shooter until it's too late. But you... I could use my spider sense as a sniper sense. Nice. Exactly. And you can bet there'll be more than one. Now I'll tell you where the informant is, and then you can stake it out. O Jezu, ja chyba wiem, co to jest za misja. Ja jej nienawidziłem jako dzieciak. Jak pierwszy raz to grałem, to tyle razy to uwaliłem, że szkoda gadać. Czy to faktycznie jest ta misja? Mam nadzieję, że nie. Ale sądząc, że mam się postawić na dachu... Obstawiam, że to jest ta misja. Albo nie, nie, jednak nie, to jeszcze nie ta misja. Uff, dzięki Bogu. Myślałbym się sfrajeć już w pierwszym odcinku. Byłoby to trochę słabe, ale na szczęście to nie to. Czy sfrajeć, że się ewentualnie w następnym? Muszę sobie absolutnie przypomnieć, jak się gra w tą grę. To sweepowanie na sieci jest trochę słabe akurat w tej odsłonie. W pozostałych chyba jakoś lepiej to działało, jakoś znacznie lepiej przysysało do ścian. Ale no cóż. Jak żyć, to żyć. This is the place. So many people though. Spider sense, do your thing. Okej, to nie caps, to tylko tab. Halo, tab. Tab. Aha, mam przytrzymać. Tutorial, Spider Sense, Highlight Targets, Blue Civilian Alliance, Red Enemies. Okej, okay, dobra, spoko. Light is... Okej. Okay. Got the informant. Now where are the bad guys? Na górze? Czy z jakiegoś konkretnego powodu mnie tutaj przerzuciło na ten widok? Chyba nie. Okej, okay, mogę się teraz przełączać między tymi wszystkimi. There they are. I co, tak też się wpierdzić, jak rozumiem. Oczywiście.
Szczerze powiedziawszy, to zawsze lubiłem w tych Spider-Manach. W ogóle lubię bardzo takie gry, po prostu mam taką... aha, dobra, ja mam w ogóle kogoś chronić w ogóle. W ogóle co ja mam? Ja mam Balasa chronić, czy jak? Nie, mam chronić gościa w pomarańczowym. Nie pamiętam jak się nazywali ten... ci żółci pomarańczowi z GTA San Andreas. Pamiętam, że Balasi byli fioletowi, tylko tyle. Żółci to nie wiem. Oni chyba byli tacy trochę neutralni. Cześć, pomarańczka. You all in one piece? Man, how are you big time? Don't thank me, thank Mr. Cage. Dobra, cały czas słyszę, że dźwięki jakoś tak dziwnie przeskakują i tym podobne. Ale na szczęście dialogi są cały czas sprawne. Okej, okay, mogę odbić atak podczas obrony w czerwonym stroju, spoko, to mi jak działa. Tu wyprowadzam lepsze combo, spoko, mam coś w powietrzu? Nie. Na ścianie nic, na nici, nic specjalne, nic. Webshot, co mi daje to? Czy ja robię naprawdę kamehameha, panie Chedon? Tak to wygląda, szczerze powiedziawszy, troszeczkę. Ale nie, dobra, co mamy w czarnym kostiumie? Mamy to nasze tornadko, ono jest fajne, szczerze powiedziawszy. To i całkiem nieźle odrzuca, to też jest fajne, jeśli mamy być szczery, mi się to podoba. Ten specjal, to co to był, bo już zapomniałem? A, naładowanie ataku i pierdaknięcie w ziemię. Weźmy sobie to, nie zaszkodzi. Dobra, wróć do Luke, ale to w takim razie wracamy. Myślę, że sobie tak z nim jeszcze zdamy mu raport, pogadamy z nim chwilkę. I ewentualnie następną misję zaczniemy w następnym odcinku. Chociaż w sumie, jeśli będzie szybka, albo nie będzie wymagała ode mnie wiele, to można zacząć jeszcze w tym odcinku nawet. Jezus, super, jakie to jest tyle zalatanie na pańczach w Spider-Manach. Ja pierniczę. Od czasu Ultimate Spider-Mana, kiedy ostatni raz grałem właśnie w jakiegokolwiek pająka, te czasy minęło ze 2 lata? Coś koło tego chyba od serii z Ultimate Spider-Man. Sporo dosyć. Chyba 2 lata, ale coś koło tego wydaje mi się. Ale miło jest powrócić do latania na pajęczynce. A nie ma za co. 2,50 się należy za zbuja, okej? Hey, it's what heroes do, am I right? Hey, if you up for it, why not use that spider sense to find more of these gangsters out on the streets? Take them out before they cause any trouble. Sure thing. Okej, okay, uratuj 3 cywili. A weźmy sobie. This gang war is putting innocent lives in danger. I know. These guys shoot first and aim later. Now you need to get the innocent bystanders out of the crossfire. Will do. Okej. Okay. Wow. Dobra, szczerze powiedziawszy, to walnęło z całkiem niezłą petą ten cały Spider-Sense. Spider-Sense w trzeciej części Spider-Man mi się bardziej podobał, szczerze powiedziawszy. Ale to już moja osobista opinia. Chociaż trzeba przyznać, że takie rozprzestrzenienie się nagle energii, takiej fali dźwiękowej powiedzmy to nawet, coś na kształt tego, co powiedzmy może mieć Daredevil, wygląda dosyć interesująco. Takie nagłe jebut! I że tak się dziwnie kolor zmienia. Strasznie słaby rozpęd mamy przez to przyciągnięcie się pajęczyną. W innych pająkach chyba lepsze jest znacznie to przyciąganie się. Znacznie lepszą aerodynamikę nam to daje. I mój problem w chwili obecnej polega na tym... Okej, okay, można... Okej, okay, noszenie cywili do tych, do szpitali. To jest dosyć chyba standardowy motyw, jeśli chodzi o... nie to. Dobra, zaraz, ciot to matę, bo coś mi się tu jeszcze dzieje dookoła. Ktoś tam jeszcze walczy, chodź tu. Jak się podnosi cywila? To jest dobre pytanie. Zetką, dobra. I czy ja będę miał tutaj czas? Tak, mam czas. Noszenie cywili to jest chyba absolutnie motyw każdego możliwego Spider-Mana. Chyba nie było jeszcze gry o pająku, w którym nie było możliwości zabrania jakiegoś cywila na pakę i zabrania go do szpitala. W Ultimate to było, w trójce chyba to było,
w dwójce chyba była taka misja fabularna. Znaczy, w dwójka to jest taka bardziej liniuka, ale obserwuję, że na PlayStation Spider-Man 2 też była opcja noszenia cywila do szpitali. W The Amazingach też chyba były takie zadania. Ratowanie cywila, spoko. Tak, i w ogóle dostajemy czerwone, punkty czerwone i punkty czarne prawdopodobnie za to, jak postępujemy. I tak w prawym dolnym nogu, prawdopodobnie zaraz pode mną, macie ikonkę czerwonego Spidermana. W zależności od tego, jakie podejmujemy decyzje, ta ikonka się zmienia na czarną. Na początku nie ma to żadnego znaczenia, jaki kolor mamy. Dopiero później, w chwili, kiedy zdobywamy już jakiś towarzysz, na przykład właśnie Luke Cage nam zaczyna pomagać i tym podobne, to możemy wybierać, więc jeśli mamy na przykład czerwone punkty, to możemy wezwać Luke Cage'a albo inne postacie, które są wobec nas pozytywnie nastawione. I które w ogóle są pozytywne. Jeśli mamy czarny kostium, no to osoby, które wzywamy do pomocy, są zgoła inne. Na razie nie będę mówił, z kim będziemy mieli do czynienia. Spostrzegawczy i znający bardziej lore Spidermana pewnie się domyślili, kim była postać na samym początku gry, która tak szła w tym takim rozmyciu od ciepła. Ta postać jest dostępna jako sprzymierzenie tylko w chwili, kiedy mamy czarny kostium. Czy od samego początku? Nie pamiętam. Ale na pewno możemy ją mieć jako sprzymierzeńca. Na razie nie będę mówił, kto to jest, żeby za bardzo nie spoilerować, ale tak jak mówię, osoby, które znają lore i osoby bardziej spostrzegawcze, na pewno się już domyśliły, kim ta postać była. Ja już tylko sobie podlecę do Cage'a, zdam mu raport i myślę, że będziemy tutaj kończyć. Cześć Cage, jak leci? Siemano, załatwiłem sprawę. Now don't forget that spider sense will always give you the advantage. It has saved me countless times in the past. Dobra, ja tu się na razie pożegnam. Pożegnam się z Cage'em, również pożegnam się z wami razem z naszym... Niech będzie czerwonym pajączkiem. Także, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał. Ja jestem taki troszeczkę zdekoncentrowany, nie wiem czemu, tak troszeczkę problematycznie mi się komentuje. Nie wiem, czy to po prostu taki dzień mam, czy coś. Dno. Nie wiem. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że seria ze Spider-Man Web of Shadow również wam się spodoba. Jeśli jesteście pozytywnie do tego nastawieni, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, by poinformować, że tak właśnie jest. A my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!